Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem o tym, w jaki sposób możemy zostać wykorzystani przez tych, którzy chcą wprowadzić nowy porządek tego świata, można powiedzieć nowe niewolnictwo. Ja w jaki sposób ci, którzy opierają się wobec tego nowego systemu, mogą przez ludzi pokroju Klausa Schwaba zostać jednak wykorzystani. Zapraszam. Będę tutaj wzorował się, opierał się na materiale pani Małgorzaty Ziemtek-Wielomskiej, Trójkąt dramatyczny. Podlinkuję oczywiście ten materiał. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nim, jak również do zapoznania się z innymi materiałami na kanale Provita Bona. Jest to kanał, na którym pani Ziemtek-Wielomska publikuje swoje materiały. Moim zdaniem są one w kontekście tego, co się obecnie na świecie dzieje, niezwykle interesujące. O co chodzi w tym materiale? Czymże jest ten trójkąt dramatyczny? Otóż pani Ziemtek-Wielomska przedstawia pewien schemat, rewolucyjny schemat, w jaki sposób ludzie chcą doprowadzić lub doprowadzają do przewrotu w społeczeństwie. Otóż trójkąt dramatyczny. Mamy ofiarę, mamy kata i mamy wybawiciela. Człowiek, który chce dokonać przewrotu, wystarczy, że przekona ludzi, że są ofiarą, że jakiś kat czyha na ich życie lub zdrowie, a siebie samego należy przedstawić wtedy jako wybawiciela. Praktycznie każda rewolucja w ten sposób prowadzi taką narrację, w ten sposób próbuje przekonać do swoich idei zwykłego człowieka. Rewolucja bolszewicka, mamy proletariat jako ofiarę, mamy burżuazję jako kata i rewolucjonistów jako wybawicieli. W przypadku rewolucji francuskiej podobnie, nawet dosyć podobny schemat, czyli arystokracja, uciśniony lud i znowu rewolucjoniści jako wybawiciele. I oczywiście pani Małgorzata pokazuje współczesną sytuację, bazując na przemyśleniach, planach Klausa Schwaba, o których pisze sam w swojej książce, o której już wielokrotnie mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Pani Małgorzata pokazuje, że dokładnie ten sam schemat zostaje teraz zastosowany. Mamy kata, czyli zagrożenie zdrowotne. Mamy ofiary, czyli wszystkich zwykłych ludzi. To można by trochę wziąć w cudzysłów, zaraz wyjaśnię. No i oczywiście wybawiciele to są ci, którzy stosują różnego rodzaju środki zaradcze, no a przede wszystkim te środki zaradcze, które pozwalają jednocześnie przejmować coraz większą władzę, zdobywać coraz większą władzę. I tutaj można znaleźć cały szereg takich instytucji, działań, instytucji ludzi, którzy zdobywają coraz większą władzę właśnie pod pozorem ratowania ludzi przed tymże współczesnym, w cudzysłowie, katem. No i oczywiście w takiej sytuacji również ci ludzie, którzy będą w jakiś sposób torpedowali działania tych, którzy przedstawieni są jako wybawiciele, również oni będą odgrywali rolę kata. I tutaj pani Ziemtek-Wielomska bardzo słusznie zauważa, że w ten sposób i wszyscy, którzy ją słuchają i najprawdopodobniej wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, również będą wpychani w rolę kata. Będą ci, którzy chcą odegrać rolę wybawiciela, pokazywali nas, pokazywali tych, którzy wskazują, że no, te środki zaradcze, te środki do poradzenia sobie z problemem, one wydają się być gorsze niż problem, z którym sobie próbujemy poradzić. Każdy, kto w ten sposób mówi, będzie przedstawiony właśnie jako kat, jako sojusznik tego zagrożenia, jako ktoś, kto ze złej woli albo z głupoty sprzyja temu zagrożeniu, dlatego sam stanowi zagrożenie. I pani Ziemtek-Wielomska pokazuje, że w ramach tego schematu jest to jak najbardziej potrzebne, żeby ten kat był. To znaczy ten wybawiciel
potrzebuje tego kata, sam potrafi go w jakiś sposób wyprodukować, ale później jak najbardziej zależy mu na tym, żeby wypchać jak największą liczbę osób, które nieroztropnie będą tą rolę kata odgrywały, które będą pokazywały, że faktycznie to zagrożenie jest realne, pokazywały temu tłumowi. O co tutaj chodzi? Sama pani Małgorzata dosyć dobrze to wyjaśnia. To znaczy, taki człowiek, który chce odegrać rolę wybawiciela w nowym, rewolucyjnym społeczeństwie, no taki człowiek potrzebuje wskazać na kogoś palcem, uwaga, oni, zobaczcie, oni są dla was zagrożeniem. I tutaj do tego nadają się idealnie w naszej konkretnej sytuacji wszyscy ci, którzy, no może w sposób nieroztropny, z dobrej woli, ale w sposób nieroztropny, wykrzykują, że to wszystko jest niepotrzebne, że wszystkie środki ostrożności są głupie i bez sensu itd., itd. I być może nawet to, co ten człowiek mówi, to w 90 czy 80% być prawdziwe. Tak może być. Ale jeśli to jest zaprezentowane w sposób dosyć agresywny, atakujący, człowiek, który już jest przerażony, którego media zdołały przerazić wizją tego wielkiego zagrożenia, on nie będzie w stanie odczytać tego, ile tam jest w tym prawdy, tylko będzie przerażony, bo to, czego on się bardzo boi, to, czym on jest przerażony, to nagle widzi właśnie w tym kacie, w tym człowieku, który bagatelizuje jakieś zagrożenie, który okazuje się być sojusznikiem tego zagrożenia i to przerażenie, które udało się wywołać w tych, którzy odgrywają rolę ofiary, sprawia, że nawet jeśli tam są racjonalne argumenty, to one zwykle nie docierają. Jest to faktycznie moim zdaniem bardzo cenna uwaga ze strony pani Ziętek-Wielomskiej. Ona wskazuje na to, że to w psychiatrii jest bardzo, bardzo znany proceder, bardzo znane zjawisko, to znaczy, że nie wolno, jeśli chce się wyrwać z takiego trójkąta dramatycznego, jeśli chce się wyrwać z tego, do czego ci, którzy nas tam wpychają, chcą doprowadzić, to trzeba być tego świadomym, że jak najbardziej tym wybawcom, w cudzysłowie, zależy na tym, żebyśmy my odgrywali tą rolę kata. I czego to od nas wymaga? Wymaga to od nas spokoju i racjonalności. Wymaga to od nas zrozumienia tego, że ci, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary, to są osoby, które udało się przerazić. I naprawdę nic nie pomoże, jeśli my będziemy nimi pogardzali. Jeśli my będziemy mówili, że wy nic nie rozumiecie, wy nic nie wiecie, to wszystko są bzdury i głupoty, to naprawdę nic nie pomoże. Bo taka osoba, która weszła w rolę ofiary, ona po prostu od razu włączy tryb obronny, no bo to odbierze tą osobę jako kata. A więc trzeba zachować wielką ostrożność, żeby nie napędzać jeszcze bardziej tego trójkąta dramatycznego, tego trójkąta rewolucyjnego, ja bym go nazwał, bo faktycznie jest to taki schemat, w jakim działają, w jakim żyją wszystkie rewolucje i moim zdaniem tutaj naprawdę pani Ziętek-Wielomska, pokazując to, wskazując na to, robi rzecz wielką, niezwykle cenną. A więc, mając świadomość, że wszyscy jesteśmy zagrożeni wejściem w role określone w tym trójkącie dramatycznym, zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby się z niego wyrwać. Raz, nie pogardzajmy tymi, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary. Jest tam bez wątpienia pewna naiwność, jest tam bez wątpienia bardzo dużo strachu, tak. Ale właśnie ci, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary, no zostali wykorzystani w jakiś sposób. I jak najbardziej naszym zadaniem jest spróbować im pomóc, jednocześnie pomagając w ten sposób sobie samym, no bo w naszym interesie jest, żeby ci ludzie, którzy chcą z nas zrobić niewolników w ramach nowej rewolucji, bo jak ktoś chce zrobić rewolucję, to zwykle po to, żeby spełniać jakieś tam swoje własne interesy, pomimo tego, że oczywiście hasła przeważnie są piękne, nawiązujące do dobra wszystkich albo prawie wszystkich poza katami. Oczywiście, że to dobrze wiemy, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. A więc w interesie zarówno tych, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary, jak i nas, którzy zostaliśmy wepchnięci w rolę kata, sojusznika tego zagrożenia, w interesie nas wszystkich jest, żeby wyrwać się z tego trójkąta dramatycznego. Jak to robić? Tutaj
Pani Ziętek-Wielomska też mówi, że to jeszcze ona też nie ma gotowego rozwiązania, natomiast podaje pewne propozycje, pewne wskazówki działania. O pierwszej z nich już mówiłem, czyli bez wątpienia nie pogardzać tą ofiarą, rozpoznać prawdziwe zagrożenie, czyli tych, którzy próbują nas wepchnąć w ten trójkąt dramatyczny, rozpoznać, że to oni są zagrożeniem, a nie ci, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary. Widząc tam zagrożenie, powinniśmy jak najbardziej próbować o tym spokojnie rozmawiać, spokojnie to wykazywać. Natomiast wobec tych, którzy właśnie boją się, którzy są przerażeni, nie wolno nam próbować ich przerazić jeszcze bardziej, czy naszym nierozsądnym zachowaniem przerażać ich jeszcze bardziej. Próbujmy wskazywać na to, że no tak, jest takie i takie zagrożenie, ale czy faktycznie te środki, które są stosowane, czy one faktycznie są potrzebne, czy faktycznie nie ma lepszych środków? Myślę, że na poziomie państwowym adekwatnym rozwiązaniem byłoby stworzenie własnych, alternatywnych metod leczenia, radzenia sobie z tym problemem. Myślę, że to byłoby najbardziej adekwatne, to znaczy takie państwo, moim zdaniem, które chce faktycznie sobie poradzić z tym problemem, które staje w obliczu tego trójkąta dramatycznego, powinno pokazać, no zobaczcie, to przecież te środki, które są nam prezentowane, pokazywane, one w sumie są nieskuteczne. Powołujemy komisje badawcze, ludzi, którzy mają sprawdzić, co faktycznie działa, wyprodukować na przykład lekarstwo po niskiej cenie je sprzedawać, sprawić, że ci, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary, żeby oni poczuli się bezpiecznie. To na to wskazuje pani Ziętek-Wielomska, że to trzeba najpierw zrobić. To znaczy trzeba nie bagatelizować problemu wobec tych, którzy zostali wepchnięci w rolę ofiary i zaprezentować im, że tak, my chcemy sobie z tym problemem poradzić i zaprezentować czy zaproponować rozwiązania, które są adekwatne do problemu, które faktycznie nie o to chodzi, żeby robić coś tylko na pokaz, tylko zaprezentować rozwiązania, które są adekwatne do skali problemu, pokazać, że faktycznie, zobaczcie, to działa, to i to jest dobre i takie i takie rozwiązania nie są potrzebne, wcale nie są skuteczne. To wszystko, jeśli byłoby to robione na poziomie państwowym, to wszystko można by było przeprowadzić. Oczywiście mówię teoretycznie, bo nie wiemy, jakim naciskom i skąd poddawane są rządy w Europie i na świecie. Nie mamy, znaczy ja nie mam żadnego w to wglądu i trudno teraz naprawdę oceniać, kto robi to, co może, a kto robi za mało, a kto robi więcej nawet niż może. Nie wiemy tego, bo nie wiemy, jakie naciski z której strony pochodzą. Natomiast zgodnie z tym schematem tego trójkąta dramatycznego, moim zdaniem państwa powinny postąpić w ten sposób, no jeśli tylko mogą, tak? Bo jak wspomniałem, nie wiemy, jakie tam są naciski, gdzie, z której strony. Natomiast co zwykły Kowalski w tej sytuacji może zrobić? No przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że naszym wrogiem nie są ci, którzy są przerażeni, że my w miarę możliwości musimy starać się spokojnie ich z tego przerażenia wyprowadzić i raczej pokazywać prawdziwego wroga. Na spokojnie kierować, uspokajać i wskazywać, gdzie jest prawdziwe zagrożenie. Ale jak to robić, jakim tutaj posługiwać się schematem, ja też tego jeszcze nie wiem. Będę też dalej śledził kanał Prowita Bona, pani Ziętek-Wielomskiej, bo ona też tam zapowiada, że będzie szukała rozwiązań, sposobów działania, jak wyciągać ludzi z tej roli ofiary i pokazywać prawdziwe zagrożenia, nie po to, żeby straszyć, nie po to, żeby kogoś wepchnąć znowu w tą rolę ofiary, tylko w innym schemacie. To znaczy, jeśli się nie da człowieka doprowadzić do spokoju, no to lepiej jest go doprowadzić do strachu przed realnym, prawdziwym zagrożeniem, przed większym zagrożeniem, niż pozostawić go w strachu przed zagrożeniem nieadekwatnym, stworzonym sztucznie. Lepiej, ale jeszcze lepiej byłoby doprowadzić człowieka do spokoju, do rozwagi, do roztropności. Pewnie nie da się całego społeczeństwa utrzymać tak na stałe, na takim poziomie, żeby całe społeczeństwo potrafiło zachować spokój i równowagę. Pewnie te mechanizmy tego trójkąta zawsze gdzieś tam będą się włączały i jak sobie z nimi radzić?
ostatecznego lekarstwa jeszcze nie mam, zaproponowałem pewne rozwiązania, próby rozwiązań, które wydają mi się racjonalne. Najważniejsze jest, żebyśmy teraz rozpoznali, gdzie jest wróg. To nie są ci, którzy się boją. Oni zostali wepchnięci w tą rolę, oczywiście nieświadomi. Nieświadomie, podobnie jak i my zostaliśmy w zasadzie wepchnięci w rolę kata, no bo jak najbardziej i my, nasza postawa zostaje wykorzystana przez tych, którzy taki trójkąt dramatyczny realizują, reżyserują. Miejmy świadomość, że to ci ludzie są niebezpieczni, że to oni są wrogami społeczeństwa, właśnie ludzie pokroju Klausa Schwaba, ci, którzy chcą stworzyć nowy, wspaniały świat na gruzach naszej wolności, na gruzach naszego godnego, racjonalnego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.